Tydzień modlitw o ochronę życia, dzień szósty. O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się między innymi w realnej pomocy państwa osobom z niepełnosprawnościami, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych. Z listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Oprócz dziedziny wychowania i oświaty na różnych poziomach, pomoc państwa wyraża się poprzez instytucje mające na celu ochronę życia i zdrowia obywateli, a zwłaszcza w podejmowaniu odpowiednich środków dotyczących świata pracy. Znalezienie właściwych rozwiązań jest w tej dziedzinie nieodzowne. Rozwiązań, które wznosząc się nawet ponad granice własnego państwa, potrafią wyjść naprzeciw tak wielu rodzinom, dla których brak pracy oznacza dramatyczny stan skrajnej nędzy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby w naszej Ojczyźnie zawsze panowała sprawiedliwość społeczna i solidarność z tymi, którzy potrzebują pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czasy, w których żyjemy, a więc XXI wiek, to okres dynamicznego rozwoju techniki, nowych technologii, wielu rozwiązań, które ułatwiają życie. Wydawać by się mogło, że w podobnym tempie powinna rozwijać się nasza wrażliwość i poczucie szczęścia w życiu. Jednak rzeczywistość, która nas otacza, pokazuje, że niestety wiele osób doświadcza niesprawiedliwości, wykorzystywania, a poziom ich życia jest bardzo niski. Dotyczy to w sposób szczególny osób niepełnosprawnych i mających trudności z radzeniem sobie w bieżącej rzeczywistości. Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nasuwa się sama. Skoro tak wiele osób nie szanuje życia poczętego i jest gotowe, by dokonać aborcji, skoro w wielu krajach jest przyzwolenie na eutanazję, skoro z obojętnością przechodzi się wobec osób niepełnosprawnych i ubogich, trudno jest nam się dziwić, że tak często spotykamy się z niesprawiedliwością społeczną. Dlatego zastanówmy się, co możemy zrobić, aby odmienić tę sytuację. Po pierwsze, potrzebna jest nasza modlitwa i zadbanie o to, aby na pierwszym miejscu w naszej hierarchii wartości był Pan Bóg. Po drugie, naszym obowiązkiem jako rodziców jest zadbać o wychowanie dzieci i uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka. Zadbanie o to, aby również w szkole miały dostęp do właściwych treści. Konieczne jest także, abyśmy znaleźli czas na rozmowę z współmałżonkiem i wsłuchiwali się w to, co nosi w swoim sercu. Byśmy sobie dziękowali i wzajemnie się doceniali. Wreszcie po trzecie, swoim świadectwem otwartości na potrzeby słabszych i potrzebujących powinniśmy okazywać każdego dnia, czym jest prawdziwa miłość wzorowana na miłości Chrystusa i do tego również zachęcać tych, którzy są odpowiedzialni za innych. Modlitwa w intencji obrony życia świętego Jana Pawła II. O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości. Na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.